Tak, a co? Wysłałem panu maila z zleceniem. W skrócie to chłopak imieniem Wacek zgubił się w lesie, a jego matka Janka cały czas zawraca nam o to dupy na komisariacie. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale chłopak się nie znalazł. 20 zł za godzinę razem z dojazdem. A co zrobiliście? Wysłaliśmy jeden patrol, ale nie wrócił. Pewnie znowu chleją pijusy w robocie. Spoko. Super. Przeczyta pan maila i zajedzie jutro do Janki. Po robocie zapraszamy je na komisariat po wypłatę. A, niech się pan przebierze za policjanta i wymyśli sobie policjancką ksywkę. Do widzenia. Dzień dobry, nazywam się... Chłoper. Czy zastałem panią Jankę? Dzień dobry, to ja. Przyszedł pan z myślą o moim Wacku? Przecież Janka to damskie imię. Co? A, bo o syna chodzi. Tak, ja w sprawie mojego Wacława. Co się stało? Nie, tym razem nie chodzi o jego małego, tylko o to, że zaginął. No mówię przecież. A zresztą, co dokładnie się stało? Grał w grzybobranie z kolegami i jak wracał do domu, to nie wrócił. Poproszę na kartce imiona, nazwiska i adresy kolegów. Się robi. No tak. Michał, Daniel, Lucas i adresy. Myk. Dobra, gotowe. Dzięki. No to spadam go szukać. Jeszcze jedna rzecz. Te lampki. Właśnie miałem pytać. Jakim debilem musi być mąż, żeby w jesień robić z domu upośledzone Boże Narodzenie? To ja je rozwiesiłam. Mąż już z nami nie mieszka. Ale patrz, jak dziwnie świecą czasami. Zawracanie dupy. Zepsuty szmelc, jednorazówka tania. Bacie w potaniości opchnięty na markecie i tyle. Dobra, idę się rozejrzeć za chłopakiem. Pa. Nie mogę z ciebie. Urodzony komik. Janusz, a co zrobimy z dzieciakiem, jak po niego nie przyjdą? Przyjdą, zobaczysz, Zbychu. Sukces murowany. Jak sraczka po śliwkach z wodą. No i mały się chyba sfajdał, bo to nie ode mnie tak śmierdzi. Nazywam się Chłoper. Jestem z policji w Jastrzębowie. Przyszedłem w sprawie zaginionego Wacka. Jakim trzeba być debilem, żeby zgubić tak ważne narzędzie? Chodzi o waszego kolegę. Powiedzcie mi wszystko, co się wczoraj wydarzyło, to może go znajdziemy. A więc tradycyjnie zebraliśmy się tu i graliśmy w grzybobranie do późnej nocy. Około pierwszej wyjechaliśmy rowerami do domów. Ja też dla towarzystwa pojechałem z kilometr. No i w pewnym momencie Wacek staje i mówi, że musi skręcać. No to się żegnamy. A potem jak jechaliśmy tak z 3 metry dalej, stała taka dziewczyna. To znaczy na początku myśleliśmy, że to chłop. Ale jak się zaczął przy nas przebierać, ogarnęliśmy co jest grane. W każdym razie wziąłem ją do domu, bo był deszcz. Ma być ze szczegółami? Tak. No to poszedłem do kibla i... Nie z takimi. Dobra, co dalej? No to poszliśmy spać. Budzę się pół godziny temu, a chłopaki już czekają pod furtką, żebym ich wpuścił na grzybobranie. A dziewczyna? Ma parapsychiczne moce i poszła po gofery. Dobra. Pokażcie, którędy Wacek powinien jechać do domu. Ale że tak w trakcie gry? W tym momencie! No a więc jedziemy se od mojego garażu z 10 metrów. Tu. I Wacek skręca. I dalej tam prosto przez las jedzie i jest w domu. Patrzcie, tam leży rower. Wacek też taki miał. Nawet te same naklejki. Bo to jest jego rower. Debilu. Upośledzeniec niedorozwinięty idiota jeden. Patrzcie. Jakaś dziwna szpara. Myślicie, że Wacek mógł do niej wejść? Ten ciekawski głodny przygód skurczysyn? Oczywiście. Czekajcie tu. Ja obczaję, co się dzieje w środku szpary.
O, jakie podstępne krnąbrny jedno. I co to za odór? Aż się żygać chce. I co teraz, tępy chuliganie? Nie do rozwoju jedne. Dobra. Powiedzcie, czego chcecie za chłopaka. Już mówiliśmy. Niejednokrotnie Janusz wysyłał komunikaty przez światełka. Prawda, Janusz? Jakie komunikaty? Ja myślałem, że to dla jaj jest. No nie wierzę. Trzymajcie mnie, bo zaraz wybuchnę. Jedno proste zadanie. Napisać przez światełka 1000 złotych. Jak można być takim debilem i spierniczyć każdą możliwą akcję? Jak ci się nie podoba, to było robić samemu. Nie mogę. Mam literkofobię. Boję się pisać. Czytać w sumie też. Na samą myśl o przeliterowaniu jakiegoś słowa paraliżuje mnie strach. Ale smród. Też to czujecie? Dobra, przyniosłem benzynę. Ale tu wali, jakby ktoś właśnie zżygał się szambem. Nie no, nie idzie tu wytrzymać. Parę zdjęć do gazetki szkolnej i uciekam. Puśćmy to szambo z dymem. Ha! Żywcem mnie do piekła nie poślecie! No nie. Najpierw Janusz rujnuje mi biznesplan. Potem przychodzi ten grubas spalić mi budę, a teraz co? Czary! 10-letnia Baba Jaga podnosi mnie telekinezą. Co jeszcze może mi się przytrafić? Pięćdziesiąt, 100, 150, 170, 180, bo 9 razy 2 i jeszcze razy 10, czyli 180, czyli zgadza się, idealnie. Na koniec bez okazji zaśpiewa dla nas Zenek Martyniuk. R.O.W. Never Ending Story. And what you eat will shit. Nie no, ale gówno to jest. No takiego gówna to dawno nie nagrałem. I znowu wstyd przez całą Polską. Się nawet nie wiem, jak wytłumaczyć z tego.